Gdy ponownie przybyli do Jerozolimy i Jezus spacerował po terenie świątyni, podeszli do Niego najwyżsi kapłani wraz z innymi przywódcami religijnymi i starszymi, pytając Go. Jakim prawem wyrzuciłeś ze świątyni sprzedawców? Kto dał Ci taką władzę? Odpowiem Wam. Jeśli i Wy odpowiecie na moje pytanie, odparł Jezus. Czy chrzest, do którego wzywał Jan Chrzciciel, pochodził od Boga? Czy był tylko ludzkim wymysłem? Wtedy zaczęli się naradzać nad odpowiedzią. Jeśli powiemy, że pochodził od Boga, to zapyta nas, czemu go nie przyjęliście? A jeśli powiemy, że był ludzkim wymysłem, to tłumy się oburzą, bo wszyscy przecież wierzą, że Jan był prorokiem. Nie potrafimy na to odpowiedzieć, rzekli w końcu. Wobec tego ja nie odpowiem na wasze pytanie, odparł Jezus. Wtedy opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę. Ogrodził ją murem, zbudował tłocznię i wieżę strażniczą. Po czym wynajął ją rolnikom i wyjechał. Gdy nastał czas zbiorów, wysłał jednego ze swoich ludzi, aby odebrał należną mu część plonów. Lecz rolnicy pobili posłańca i odesłali go z pustymi rękami. Właściciel wysłał więc innego pełnomocnika, lecz z nim postąpili podobnie. A nawet gorzej, raniąc go poważnie w głowę. Kolejnego posłańca zabito, a i następnych spotkała śmierć lub pobicie. W końcu pozostał mu tylko jego jedyny syn. Posłał go więc, sądząc, że przynajmniej jemu okażą szacunek. Lecz rolnicy, widząc nadchodzącego syna, powiedzieli sobie: to ten, który ma przejąć winnicę. Zabijmy go, a winnica będzie nasza. Napadli go więc i zabili, a ciało wyrzucili poza winnicę. Jak sądzicie, co zrobi właściciel, gdy się o tym dowie? Przyjdzie i ukaże wszystkich śmiercią, a winnicę da innym. Przypomnijcie sobie następujące słowa z Pisma. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym, najważniejszym w całym budynku. Dokonał tego Pan i jest to zdumiewające. Przywódcy zrozumieli, że to ich Jezus miał na myśli, opowiadając przypowieść o złych rolnikach. Dlatego chcieli go natychmiast aresztować, ale obawiali się reakcji tłumu. Ostatecznie jednak zostawili go i odeszli. Chcąc sprowokować Jezusa do jakiejś niefortunnej wypowiedzi, wysłali do Niego faryzeuszy i zwolenników rodziny królewskiej. Potrzebny był im bowiem pretekst do oskarżenia Go. Gdy przybyli na miejsce, zapytali Jezusa: Nauczycielu, wiemy, że nie boisz się mówić prawdy. Nie dostosowujesz się też do opinii ludzi, ani do ich oczekiwań, lecz uczciwie nauczasz Bożych prawd. Powiedz nam więc, czy słusznie płacimy podatki Rzymowi, czy nie? Jezus, zdając sobie sprawę z ich podstępu, powiedział: Chcecie mnie pogrążyć? Pokażcie mi najpierw monetę. Chciałbym ją zobaczyć. Gdy mu ją podano, zapytał: Czyją podobiznę i tytuł na niej widzicie? Cezara, odpowiedzieli. Oddawajcie więc Cezarowi to, co jego, a Bogu, co należy do Boga. Odpowiedź ta zupełnie ich zaskoczyła. Wtedy przyszli do Jezusa saduceusze, przedstawiciele ugrupowania nauczającego, że nie będzie zmartwychwstania.
Nauczycielu, zwrócili się do Jezusa, prawo Mojżesza naucza. Jeśli umrze mężczyzna, nie pozostawiając potomstwa, jego brat powinien ożenić się z wdową po zmarłym i mieć z nią potomstwo. Otóż żyło kiedyś 7 braci. Najstarszy z nich ożenił się, ale wkrótce zmarł, nie pozostawiając dzieci. Wówczas z wdową ożenił się 2 brat, lecz i on wkrótce zmarł bezdzietnie. Potem ożenił się z nią następny i kolejny. I wszyscy poumierali bezdzietnie. W końcu umarła także ta kobieta. Jeśli rzeczywiście umarli i zmartwychwstaną, to czyją będzie wtedy żoną? Skoro wszyscy bracia się z nią ożenili? Cała trudność polega na tym, odparł Jezus, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Po zmartwychwstaniu więzy małżeńskie nie będą obowiązywać ani tych 7 braci, ani kobiety, bo wszyscy pod tym względem będą podobni do aniołów. Jeśli zaś chodzi o samo zmartwychwstanie, to czy nigdy nie czytaliście historii o Mojżeszu i płonącym krzaku? Bóg powiedział wtedy: jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Przecież nie nazwałby siebie Bogiem tych, którzy już nie istnieją. Jesteście w wielkim błędzie. Pewien przywódca religijny przysłuchiwał się tej dyskusji i był pełen uznania dla odpowiedzi Jezusa. Zadał mu więc kolejne pytanie. Które z przykazań jest najważniejsze? Jezus odpowiedział: najważniejsze jest to, które mówi: słuchaj, Izraelu, twój Pan i Bóg jest jedynym Bogiem. Kochaj Go całym sercem, duszą i umysłem, z całych swoich sił. I drugie, które brzmi: kochaj innych tak, jak kochasz samego siebie. Te 2 przykazania są najważniejsze ze wszystkich. Masz rację, powiedział rozmówca. Jest tylko jeden Bóg i nie ma innego. I jestem przekonany, że kochanie Go całym sercem i umysłem ze wszystkich sił, a innych ludzi tak jak samego siebie, jest o wiele ważniejsze niż składanie ofiar na ołtarzu w świątyni. Jesteś blisko Królestwa Bożego, powiedział Jezus, widząc jego mądrość. I nikt więcej nie śmiał zadawać mu pytań. Później, w dalszym ciągu nauczając na terenie świątyni, Jezus zapytał ludzi: dlaczego wasi przywódcy religijni twierdzą, że Mesjasz ma pochodzić z rodu króla Dawida? Przecież sam Dawid, a przez jego usta Duch Święty, powiedział: Bóg rzekł do mojego Pana: zasiądź po mojej prawej stronie, dopóki nie rzucę ci pod nogi twoich nieprzyjaciół. Skoro więc Dawid nazwał go Panem, kontynuował Jezus, to jak Mesjasz może być jego potomkiem? Tłum ludzi słuchał tych nauk z wielkim zainteresowaniem. Jezus przemawiał więc dalej: strzeżcie się przywódców religijnych. Oni lubią nosić wytworne szaty, oczekują wyrazów szacunku ze strony innych ludzi oraz najlepszych miejsc w synagogach i na przyjęciach. Bezwstydnie okradają biedne wdowy, udają przy tym pobożnych i wygłaszają długie modlitwy, aby ukryć, kim są naprawdę. Tym większa spotka ich kara.